Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już nagraniu. Tym razem opowiem troszeczkę o kamieniach mineralnych. O tym, jak je dobierać, oczyszczać, czym kierować się przy ich zakupie. Zdradzę także kilka praktycznych sposobów doboru minerałów w zależności od okoliczności. Na samym początku odpowiedzmy sobie jednak na pytanie, co jest niezbędne, aby osiągnąć cel, wspierając się minerałami. Przede wszystkim powinniśmy najpierw poznać właściwości poszczególnych kamieni, sprawdzić, czy oby na pewno minerał jest prawdziwy, ponieważ kamienie syntetyczne być może efektownie wyglądają, ale brak im właściwości energetycznych. Ważne jest także właściwe zestrojenie się z danym minerałem. Natomiast przy samym zakupie warto kierować się moimi trzema zasadami. Pierwsza mówi o tym, że kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Postępując według tej zasady, zaufaj swojej intuicji i wybierz kamień, który jako pierwszy zwróci Twoją uwagę. Ten, który w pierwszym momencie Ciebie zachwyci. W dalszej kolejności weź kryształ w lewą rękę i zaciśnij w pięść. Ten prosty gest działa podobnie jak podanie dłoni nieznajomej osobie. Zastanów się, czy czujesz więź i jakiego rodzaju jest to więź. Czy czujesz wyładowanie energetyczne, poruszanie się energii w dłoniach? Na koniec zwróć uwagę na kolor, jeśli oczywiście chcesz pracować z czakrami, ponieważ do każdej z czakr przypisane są odpowiednie częstotliwości wibracji i długości fal. Jeśli już wybrałeś swój kamień, warto opowiedzieć kilka słów o myciu i o oczyszczaniu. Po pierwsze, woda. Zanurz na kilka minut w wodzie kamień. W wodzie, która jest w ruchu. Doskonale nadaje się do tego rzeka lub źródło. Z równie dobrym skutkiem możesz pozostawić minerały na 4 do 6 godzin, a najlepiej na noc, w wodzie z dodatkiem soli lub w wodzie morskiej. Przy czym należy pamiętać, kochani, że niektórych kamieni nie wolno moczyć ze względu na ich wrażliwość. Do takich minerałów zalicza się m.in. piryt, kalcyt, malachit, selenit oraz azuryt. Z kolei inne w kontakcie z wodą mogą wydzielać substancje trujące. Do tej grupy kamieni należy m.in. cyjanit. Kolejnym sposobem oczyszczania minerałów jest to oczywiście sól. W tym celu do ceramicznego lub drewnianego pojemnika nasyp sól morską i wstaw do niej kamień na 3 do 6 godzin. Dobrym pomysłem będzie także użycie dźwięku. A dokładniej użycie przez kilkanaście sekund dzwonków, gongów lub miz tybetańskich, oczywiście w pobliżu kamienia. Podczas tej czynności wyobrażaj sobie, jak fale dźwiękowe wnikają i oczyszczają nasze kamienie. Na koniec przedstawię w kilku słowach metodę z wykorzystaniem dymu. Aby skorzystać z tej metody, zaopatrzcie się, kochani, w białą szałwię, naturalne kadzidła, jak na przykład mirra, oliban oraz sandał, albo przyrządźcie mieszankę ziół, na przykład z szałwii, rozmarynu i cedru. W tej części nagrania chciałam podać króciutko Wam, moi drodzy, kilka praktycznych sposobów na to, jakich kamieni użyć w danych sytuacjach. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to moje autorskie sposoby dobierania kamieni w oparciu o praktykę. Jako pierwsze na tapetę weźmiemy finanse oraz pracę. Aby utrzymać dobre wyniki w negocjacjach finansowych, użyj dwóch jadeitów, jednego tygrysiego oka. By przyciągnąć finanse i wzmocnić je energetycznie, sięgnij po 3 cytryny oraz 2 turkusy. Żeby pomyślnie przebić rozmowę kwalifikacyjną, warto mieć w kieszeni 2 turkusy, 1 agat mszysty i 1 tygrysie oko.
Obfitość materialną oraz dobrobyt przyciągną 3 oliwiny, 2 piryty i 1 jadeit. Natomiast rozwój w karierze zawodowej w rozumieniu sukcesywnego pięcia się po szczeblach kariery wzmocnią 3 mokaity, 1 piryt i 1 zielony turmalin. Teraz przyjrzyjmy się relacjom międzyludzkim. W poprawie naszego stosunku do innych, w rozwoju dobroczynności i pokojowej postawy pomogą nam 2 kwarce różowe, 2 cytryny, 1 szafir i 1 opal. W wzmacnianiu miłości opartej na przyjaźni, tej bardziej subtelnej miłości, warto wspierać się 3 kwarcami różowymi, 1 opalem, 1 rubinem oraz 1 rodonitem. Aby przyciągnąć i wzmocnić miłość opartą na namiętności, warto sięgnąć po 2 różowe agaty pasiaste, 1 rodochryzonit oraz 2 korale czerwone. Na inne okoliczności, jak na przykład ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, z pomocą przyjdą 1 czarny turmalin, 1 morion lub cyjanit. Osiągnąć dobre wyniki w studiach, zdobyć wiedzę oraz w pracy umysłowej przydatne będą 1 aragonit, 1 ognisty agat i 1 szerl z pirytem. Na pokrzepiający głęboki sen użyj 3 gagatów, czyli czarnych bursztynów, 2 ametystów, 1 fluorytu fioletowego oraz 1 sodalitu. Z życzeniami wszystkiego co dobre, wróżka Zangara Sef. Zachęcam do korzystania z moich usług i pozdrawiam wróżka Zangara Sefa.